Witajcie kochani, zobaczcie co tutaj udało mi się znaleźć, taki kąpik, co prawda nie do końca kompletny, brakuje tutaj stacji dysków, brakuje tutaj ramów, ogólnie tej obudowy zewnętrznej i za chwilę do niego się dobierzemy, tak, czyli usuniemy sobie tutaj ten plasticzek, który tutaj jest, zostanie nam tylko obudowa metalowa. Usuniemy sobie tutaj to zasilanie. No i całą tą płytę główną. I widzimy się za chwileczkę. No i dobra kochani, szybka akcja, szybka rozpierducha. Ogólnie nie ważyłem tego, bo moja waga jak zwykle tutaj odmawia posłuszeństwa. Za którymś razem się zdenerwuję i pewnie ją rozbiorę. Ale jakby nie było. Tutaj ta część. Tak, nie będę jej rozbierał, bo już mi się nie chce z nią walczyć. Pokażę wam na przykładzie innej, co jest w środku. Tak. Czyli tak. Płytka. Ogólnie gdybyście chcieli to zhandlować na skupie, dostalibyście pewnie cenę zwykłego złomu. Natomiast w tej chwili to idzie w cenie zwykłego złomu. Płytka traktowana jest jako klasa C, czyli też tam coś około ceny złomu. No i teraz jak ktoś by się chciał pobawić w środku, aluminium, tutaj miedziuszka, radiator jeden, drugi aluminiowy. Tutaj oczywiście siedzi też tutaj, gdybyśmy to zerwali tą osłonę. Tu jest miedziuszka, tu jak widać miedziuszka. Więc jak ktoś się chce pobawić. No i oczywiście kable pewnie też może być miedziuszka. Jak ktoś się chce pobawić, to może coś tej miedziuszki wytargać. Mi się teraz prawdopodobnie nie chce już z tym walczyć. Może kiedy indziej. Co następnie? Następnie kochani, płyta główna. Płyty główne też są kupowane na skupach. Cena ogólnie zależy. Aha, tu jest metal, więc trzeba go usunąć. Te metalowe elementy trzeba usunąć. Tutaj tą bateryjkę. Ogólnie cena zależna jest od tego, co to jest za płyta. Ogólnie czym starsze płyty i więcej jest w nich dobroci typu metale szlachetne między innymi, tym cena jest wyższa. Aha, oczywiście tutaj radiatorek aluminiowy, do którego też się dobierzemy za chwileczkę. Kochani, bardzo szybki aluminium. Takie akcje lubię najbardziej. Aluminium mamy. Co więcej, tutaj mówiłem, że są miejsca na pamięć RAM, których tutaj nie było w tym komputerze. Ogólnie, żebyście wiedzieli, jak to wygląda. Pamięć RAM to jest coś takiego. To się znajduje w tym miejscu, tak? Tutaj w tym sprzęcie to nie było. Co więcej? Tutaj, czyli pamięć RAM to jest najcenniejsza rzecz, jedna z najcenniejszych rzeczy w ogóle w tym całym znajdku. Tutaj dobieramy się do tej części i to jest kolejna najcenniejsza rzecz, jaka tutaj się znajduje. Czyli procesor, tak jak widzicie ten kolorek, czym on wam się kojarzy. No właśnie, tak, to są elementy, które są pozłacane. Tutaj też oczywiście te części są skupowane tak samo jak i ramy, tak i procesory. Wszystko zależy od tego. No tu jest akurat z tą aluminiową procesor, z tą aluminiową blaszką, to z tego co się orientowałem, to jest
najtańszy z procesorów, jaki jest skupowany. Co nie znaczy, że też nie ma tam jakiejś wartości. Czyli tak, żółty kolorek. Tak, wiecie już co to jest. Tak samo w pamięci RAM. Tutaj ten żółty kolorek. No i oczywiście w tych innych elementach też się znajdują tutaj cenne metale. I to, kochani, i to, co tutaj mamy już chyba wszystko. Aha, jeszcze tu nam został troszeczkę aluminium. Spróbujemy się tu dostać. Tak, o i kawałeczek kolejny aluminium ląduje do aluminium. I kochani, szybka rozpierducha, szybka akcja. Wiecie już co jest w środku, co tutaj jest godnego uwagi. Jeżeli wam się materiał podobał, łapkę dajcie, komentarz, subskrybujcie. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.